Cześć wszystkim, z tej strony Germer, chodzę, zapraszam na odcinek z prasowania. Widzicie, prasujemy sobie działaczkę naszą. O kurde. Będziemy musieli tutaj gdzieś wyciepać belkę. Nie ma jakoś, nie wiadomo ile tych balotów, ale jest sporo. Na tej małej kawałku jest dużo. Ale widzicie, widzowie, się pracuje. Także sami widzicie, widzowie, jak wygląda. Także widzicie, widzowie, o, dobra, czekajcie. Także widzicie, prasujemy sobie elegancko. Masę Ferguson, widzicie, daję sobie radę. Z prasą metal fachu. No tak, to jest wszystko w porządku, no. Także także sami widzicie, widzowie, jak to tam wygląda. Łąk jest sporo. Jest tych łąk ogromny. Dużo, naprawdę dużo. Nie będzie pełnego. Wiem, że nie będzie pełnego, ale to się na nas nie łączy. Uzupełni. Po prostu to nie ma co. Także widzicie, widzowie. Będziemy sobie ładnie sprasować następne działki. Tak, bym kopił jeszcze trochę pola i bym połączył na przykład za działki, bym połączył wszystkie. Tak, na pewno będę chciał kupić duże działki, żeby połączyć, żeby kukurydza na nich rosła. Kolejna działka, widzicie?
Tam zapomniałem zgrabić, ale już mam dobra. Także widzicie mi dobra. Ciężko, bo ciężko, ale idziemy. Prasa ledwo wyrobia, ale idzie, idzie. Także no. Także widzicie widzowie. Na dzisiaj to będzie ostatni odcinek. A dlaczego ostatni? No po prostu no. Ja sobie postaram się coś nagrać ZTS na was dzisiaj. Godzina 22, niedługo 23. No. Także postaram się coś dla was nagrać jeszcze. Abyście się cieszyli, abyście mieli co oglądać, to też będzie pewnie zachodnie gospodarstwo dalej. Także widzicie, widzowie, się tak gram na swojej ulubionej stronie, nie? Chcę, żeby te zwierzęta miały co jeść w końcu, nie? No miałem, coś tam miały, ale to... Na tyle sztuk bydła to i tak było mało, no nie. Jednak będę wszystkie działki musiał zboża teraz zasiać, żeby słoma była, więc... Nie będzie tutaj dużo balotów, także. No nie będzie dużo. Wierzę w to, że nie będzie dużo, ale... Ale zaskoczył mnie tam ten jeden kawałek, bo nie przypuszczałem, że będzie aż tyle tego. Także widzicie, widzowie. A widzicie, no. Dobrze jest. Ciapki w farmingu chodzą elegancko. No, byczek, dobra, niech wam będzie, że byczek i... No. Byczek i ciapek dobrze w farmingu chodzą, także nie ma co się przejmować. Trochę będzie tego, nie będzie jakoś nie wiadomo ile, bo to wiadomo. Także widzicie, widzowie, jakoś lecimy powoli. Zapomnieliśmy po prostu tam tego zrobić, ale co? A jest to działek, mam wszystko pograbione, co orientuję się. Na razie tylko tyle będziemy grabić i tamto. No, bo jakby nie zgrabili, nie no, możemy wszystko sprasować. Sprasujemy najpodobniej chyba większość łąk, te małe trzy i będzie spokój.
Obok, tutaj obok tych ludzi jest zrobiona łąka, więc tak, w tym miejscu i w tamtym będzie łąka w dalszym ciągu i nie wiem, czy tam obok też nie zrobimy łąki, więc tak, zrobimy, żeby były konkretne kawałki, a nie... No tutaj to by była spora ta łąka. Dlatego myślimy nad tym. Tak. Nie tak, ale dobra. Lecimy, lecimy. Widzicie to. Gramy sobie elegancko. Nie no. Nie ma jakiegoś tego dużo. A to no. No, do tego elementu, tak, zrobiliśmy wtedy taką wielką, ogromną łąkę, ale to musimy się jeszcze wstrzymać. No, tak, bo jeszcze musimy pokupić. Także sami widzicie, widzowie. Mówię, nagram dla was dzisiaj. Odcinek jeszcze z polskiej wsi, żebyście się mieli co oglądać dzisiaj. Wiem, że już jest późno i pewnie większość śpi, ale... Także... Także widzicie, widzowie. Dobra, dobra. No też w miarę ma. Lecimy tam na ten mniejszy kawałek, co jest. Tu powinno też dać tych balotów. Tu się jak najlepiej mi chyba wyszło grabienie na tym kawałku, więc... To grubo było, więc... Co się dziwić. Mówiłem. Także widzicie, widzowie, tu tak elegancko to wygląda. Mówię, ponagrywam, bo gdybyście chcieli zobaczyć, jak to wszystko wygląda elegancko, prasowanie masajem, więc szybko poszliśmy, no dobry ciągnik, szybko prasujemy. Jeszcze tam zostało. Tu jeszcze został jeden pasek. Teraz tego nie umiem zabrać, ale okej. Dobra. Idziemy od tego paska. Zaczniemy zbierać. No, widzicie?
Tu będzie 4. Nie będzie dużo bardzo. Jak będzie 6, to będzie dobrze. Nie będzie, mi się wydaje. 6 nie będzie. A może będzie. Także sami widzicie, że... Także widzicie, widzowie, bo to elegancko. Także sami widzicie, widzowie, jak tutaj jest. A ja chyba będę robił inaczej, wiecie? Nie no, tak. Musimy to najpierw połączyć, żeby tak robić, jak ja chcę. A tutaj się nie pytajcie czemu, bo po prostu drzewa kolizje miały i po prostu dlatego się nie dało tak posiać, jakbyśmy chcieli, ale mamy tyle łąk, że to tam tyle, to tam pikuś. Także widzicie, widzowie, łąki są na bieżąco prasowane. Może nie sprasuję dzisiaj wszystkich, co prawda, ale staram się większość sprasować. I jak sprasuję te, to mi zostają 4 łąki. Jak te tu sprasuję. Najwyżej jeszcze jutro będzie odcinek sprasowania. Także widzicie, tutaj tak do bez sensu jakby były te, bo to tam. Ale nie ma tutaj już takich tych. Powybieram to, ale... Dobra, widzowie, dobra. Lecimy tam. Także widzicie, widzowie. Tu będzie wszędzie robiony niedługo też porządek. Jak tam naprzeciwko też, więc... Nie no, chyba tak nie będzie, że przejadę do końca... Tu tak będzie, że przejadę do końca i zbiornik mam. Tu tak może być na tych kawałkach. Także widzicie, widzowie, jak tutaj to wygląda elegancko.
Także widzicie, widzowie. Nie ma tego, nie wiadomo ile. Nie będzie tu wyjątkowo lotów. Tutaj zrobiliśmy tą łąkę, jeszcze tylko tamto zostało. Nie, nie wypadku. Nie ma jakiejś dużo takiej osiada. Dobrze, że mamy tyle łąk, bo pewnie ja mam już cztery zestawy, trzy zestawy zapełnione, więc zobaczymy. Lecimy, widzowie, spokojnie. Skończymy tą działeczkę i będę się powoli z wami żegnał. Tak, no. Jutro też ponagrywam coś z prasowania, żebyście tam nie mówili, że znowu prasowanie na odcinku, ale... Trochę będzie tych balotów. Widzowie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo lecimy po 600 subskrypcji. Łapki w górę udostępniajcie znajomym. No, co tam? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.